Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu. Jestem delikatnie zaspany, więc mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, że język mi się plącze. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon i myślę, że po wielkim sukcesie Zimnej Wojny czas zrobić nową grę, a ja sobie trochę poopowiadam. Moi drodzy, w poprzednim odcinku stała się rzecz tragiczna. A ty, a może my sequel zrobimy? Może zrobimy... A nie, to może aż tak dużo czasu nie minęło od naszego zwierzaka wirtualnego symulacji. To dopiero jedna gra, więc może jeszcze poszukajmy. W poprzednim odcinku stała się, słuchajcie, rzecz tragiczna. Dokładnie tak, widzowie, zrobimy sobie to. Zapomniałem, słuchajcie, czapki. Zapomniałem czapki. To średnia gra o strategii, kurczę blaszka. Strategiczna gra o kolonizacji. No dobra, brzmi jak jakiś plan. Krzysiek Kolumb się gra będzie nazywać. Ale mamy już, słuchajcie, czapkę, więc wszystko jest okej. To jeszcze z takich rzeczy. Mogę wam opowiedzieć historię, którą wam nie opowiadałem, bo to jest historia o psie. Tutaj przychodzi taki... Znaczy, kiedyś już mówiłem o tym psie. Jeżeli oglądasz faktycznie odcinki, to będziesz wiedział, o co mi chodzi. Przychodzi tu sobie taki pies zazwyczaj. Rozgrywka tu ważna? Chyba tak. Chyba najważniejsza. I generalnie ten pies, on se tu siedzi cały czas, tylko on ma pierdolce, jeśli chodzi, słuchajcie, o wodę. Ale mam w kurwę punktów technologii, ja cię kręcę. Nasza największa... O kurwa, to żeby teraz nie była porażka. I ja muszę podlewać beton, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, bo wtedy lepiej łapię. 712 tysięcy osób odwiedziło, wow. Więc nie da się tego podlewać betonu z tym psem, więc muszę go wygonić i zawsze jak mówiłem, Sonia do domu, to on se szedł do domu. To nie jest mój pies. Tylko problem jest taki, że teraz jak mu powiem Sonia do domu, to on znika na 30 sekund, po czym przychodzi z powrotem swoją drogą. I Biblet Hump. No damy za darmo, dostaniemy fanów. Innik. Ale mamy punktów. Jo, cię kręcę. Dobra, coś takiego robimy. I chciałem, nie tylko o tym chciałem opowiedzieć, ale chciałem wam powiedzieć ciekawostkę, że wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać, że pada deszcz, leje jak skurwesyn, ja stoję na deszczu i kumaj to. Cały mokry, podlewam beton. To musiało tak wyglądać idiotycznie, że jakby ktoś mi zrobił zdjęcie, no byłbym jakimś memem jebanym. Mam nadzieję, że nikt nie zrobił. Chociaż trochę mam nadzieję, że zrobił. Nawet śmieszne. Nie ma nowych rekordów, ale jest naprawdę, wydaje mi się, nieźle. Teraz już skupmy się na rozgrywce. Rozpłacy, spoko. Spoko. Nowe jakieś badania mamy do nich specjalne. Zobaczmy, co tu jest. Kolenia znaczy chyba, tak? Czemu 500D? Co znaczy 500D? Że 500 designu albo 500 technologii. A, czyli to muszą być jakieś takie koksy gigata? No właśnie, wydaje mi się, że... O, jest, praktyka. Puchar pikseli G3. Weźmy to, zobaczymy, co to daje. O, 9. Na samym starcie odcinka, 9? 10? Dla widza? 9,5. Koks. Koks, po prostu koks, zajebiście ty. Wreszcie mamy mega dużo siana. Super, że mamy mega dużo siana. Ja bym się nadal uczył o różnych rzeczach, w sensie siebie szkolił. Siebie to najważniejsze szkolić, ich to można w sumie zwolnić, a nie ich szkolić, bo to też głupie. Ja myślę tylko, kurwa, ja bym chciał jakieś nowe biuro w końcu. Ile zarobiliśmy z Zimnej Wojny? 6,7 miliona. Nie wiem, czy to na czysto, czy nie. No i tutaj też, ja pierdolę, ile siana. O, przenieść filmy do nowego budynku. O! No dobra, 8 milionów. Nie było nas stać po prostu. Czemu mam lagi? A wiem, czemu mam lagi. O kurde, widzowie. A nie wiem, czemu mam lagi. Chyba w grze komputerowej po prostu tak. Nie wiem, jak się odpalają te napisy, to są lagi. To akurat nie moja wina. Ta gra skonstruowana jest. O, teraz wszystko śmiga. Możemy mieć nowych ludzi. Mogłoby to znaczy, poza tym bylibyśmy w stanie podejmować takie przedsięwzięcia. A co tam było? Po analizie myślę, że powinniśmy otworzyć odpowiedni dział i zatrudnić badaczy. Jednak zanim to musi mieć jednego specjalistę od designu. Potrzebuje specjalisty od designu, aby otworzyć będę działań i rozwoju. Możesz szkolić, wyszkolić na specjalistę w menu szkolenia, ale opcja jest dostępna dopiero, gdy pracownik określi. Aha, możesz też szkolić specjalistów od technologii. No dobra, ja bym na początku tutaj poszukał jakichś gagatków. Nasze miejsce, ale mam w kurwę siana. Nie wiem, ile zarobi Krzysiek Kolumb, ale na pewno dużo. 400 designu. To jest chłop, którego potrzebuję. Ale ja bym dał nawet budżecik taki szukania, takie kurwa 500 tysięcy. Jeden raz zobaczył. Znajdziemy jakiegoś giga koksa. Wszyscy to niech wy... No czemu laguje jak... Co tu się dzieje? Nie wiem, jakoś tak... Spadek FPS-ów do 40... Do 30, jak mam to odpalone. Do 27. Nie wiem dlaczego. Tutaj wdrożenie nowego personelu walimy na dziurę. Ty, ja też mogę być zmęczony teraz. 500 designu! Dobra, chyba Worf było mega. 575 designu, ale zajebista szybkość, wszystko. I od się kręca, weź szkolenie walni. A siebie? Co damy siebie? A czemu ja mam też zmęczony jestem? Jak mogę siebie wysłać na urlop? Nie rozumiem. Nowe rzeczy. I od się kręcę. Jestem największym nobem tu.
Ja walę wszystko w badania, zrobię jak najwięcej. Mam mega dużo siana. Co tu jeszcze mogę zrobić? Mogę tu kogoś tego, owego, jakiś dział, coś tu było? Nie mogę to przesuwać, okej. Okay. Mirkonow zaprezentował dzisiaj konsolę o nazwie Mbox 360. Noise. Dobra, ja bym cię wyszkolił, no tutaj... Ty masz 500 designu. A, specjalista od designu. Dobra, to idziemy go, będziemy go uczyć cały... Będzie napierdalać mój design jak pojebany. Bo ma być tym jakimś tam szefem od designu, coś, nie? Gdzie to bym... Nie, kto jest tu najgorszy? Ty, ta ma prawie 500. Kurwa, to weźmy ją wyszkolny. Jenna Jason, która to ty? To ty jesteś. Kolejnie i dajmy jej tutaj nauka, technologia. Niektóre to technologia, więc trzeba przetestować. O, to to. Dużo się uczy technologii. To trzeba jakoś zwolnić i znaleźć jakiegoś innego, lepszego koksa. Bretton Woods? Wydaje mi się, że Bretton Woods to jest najsłabsze ogniwo. Jest Bretton Woods. Ty. Dobra, wydupsasz. Poszukamy kogoś za cały... za 2 miliony? Za 2 miliony. Mam nadzieję, że ktoś się fajnie znaleźć. Ach nie, to kwaśne. Nie wiem, w międzyczasie próbmy jakieś, kurcze, zlecenia. Ale mam voice cracki. Jednym szkoleniem 50 technologii sobie polepszyła, by the way. Ile kurwa? 800 designu? 1000 technologii? No dobra, no to witamy w składzie, kurwa. Potrzebujemy cię, bratku, w naszym składzie, zdecydowanie. Tutaj wdrożymy go, jakiś będzie, kurwa, naszym specjalistą od czegoś tam. Czemu wszyscy jesteście zmęczeni? A bo tu się jakieś kawy robiło. Ja nie pamiętam, jak te kawy się robiło. Coś tu się klikało i się kawę robiło. Ale jak, to już nie wiem, niestety. Dobra, może... Nie wiem, pójdźmy realistyczną pogodę. No jakiś nowy temacik fajny może. Muzyka na przykład. Może na przykład moda. Każdy tu niech coś robi. Badania. Wyścigi, tańce. Życie. Life is dance chyba, co? Prawo. Dobra, na razie wszyscy niech tu coś robią. Dobra, zobaczymy co daje ten specjalista. To chyba nie kosztowało, mam nadzieję, punktów badań. Dzisiaj debiutuje konsola Mbox 360. Dobra, ty byłeś... Poczekaj, bo ja nie wiem, który to który. Chyba tutaj lista pracowników, że mi się wszyscy mylą. Gibson jest koksem? Nie, to ja bym postrzelał, ja bym wypierdolił tych wszystkich ludzi, serio. Na przykład tego. Dobra, Simpson. Gdzie ty jesteś? Słuchaj, wypierdalasz. Ta. Bierzemy 2 miliony i szukamy jakichś mega zajebistych pracowników. I ten był chyba szefem, nie? Ten był, o ile się nie mylę, szefem. A nie, to nie ten był szefem. To ty byłeś szef? Nie, Wangler to był szef, ta? Nie, kurwa, który z was to był? Cox. Nie ty, nie ty. Gibson. Gibson to był szef. Ale... A, jednak, punkty badań. Duwe. No a ja wszystkie wydałem. Kurwa, debil. No nic. Duże stanowisko? I sequel zwierzaka. Ooo, bierzemy. Jak dobry plan. Tutaj potrzebujemy chłopa od jakiegoś designu, jakiegoś totalnego szefa designowego. O kurwa, jest to giga szef. Kolejne wdrożenie nowego personelu. Wysyłamy wszystkich na wakacje, bo to oni są zmęczeni, kurwa, są. Nie wiem. Wyszmy raport o grze, zimna wojna, stwórz raport o grze. Zarobiliśmy tu 18,8 miliona na czysto. Weźmiemy to i zaraz potem robimy giereczkę normalnie. Dawaj, dawaj, się opierdala się, panowie. A, niedużo płacimy, 300 tysięcy na miesiąc, płaciliśmy 210. Krzysiek Kolumb, nie do końca o to mi chodziło. Myślę, że trochę zaczekamy i wtedy. Ale dobra, no, na Krzyśka Kolumba przyszło 837 tysięcy. Mam nadzieję, że to wpłynie na hype, który dostanę robiąc nową grę. Mój specjal marketingu odradzałem mi złożenie tej oferty, ale akurat zapłacę wam 200 tysięcy za ulokowanie kilka naszych czerwonych eksplodujących pleszy w jednym z waszych gier. Co wy na to? Nie, po co mi 200 tysięcy? Powiedział Erik. Teraz powinienem sobie wyciąć ten fragment wtedy, kiedy będę bankrutować i wstawić. O co mi 200 tysięcy? Dobra, czas stworzyć, wydaje mi się, sequel, słuchajcie. Gra numer 33. Tak po kolei, znaczy nie wiem, czy to jeszcze jest moment na sequel. Kurwa, a może znajdziemy wydawcę na początku. Może coś będzie fajnego. Dowolny temat, dowolny gatunek. Małe tantiemy, ale kara też mała. Biznes symulacja. Nie, kolonizacja symulacja. Robiliśmy wyścigi casualowe. Nie. Dowolny temat, dowolny gatunek, czyli jak coś, co mogę sobie pokombinować. Naprawdę fajnie. To są te rzeczy, które nie robiliśmy, więc wydaje mi się zabójca. Gra akcji dla dorosłych. Gra duża. A nie mogę, bo to musi być gra średnia. Assassin Creed. Dobra, nie będzie to Assassin Creed. Robimy to na Xboxa, bo dam... O kurwa, 500 tysięcy. No ale wysoki udział w rynku. PC... procent, kurwa, nie wiem. Na milion to tutaj sprzedamy 3000, 30 tysięcy więcej na milion. Tak? Dobrze liczę? Nie. 3000 tylko więcej. A walimy w PC. Chyba, że to tak się tak nie oblicza. Dobra, robimy Assassin's Grida, nie chce mi się wydawać. Powoli nasz silnik staje się przestarzały. To mu na pewno trzeba przyznać. Dobra, coś takiego elegancko.
Wszystkie tu fabuły to wale na dziurę, zawsze. Dobra, jaki to jest? No, pierwszy to jest chłopot techu, tech, później chłopot designu, design i design. Ja pierdolę po 900. Jakie pojebane chłopy. Fajnie, rozgłos siada pewnie o to E3, nie? Chyba. O kurwa. Akcja zabójca, grafika czy projekt świata? Chyba projekt świata. No powiem wam, 120 technologii to jeszcze nie miałem w pierwszy ten, więc... Projekt poziomów, akcji, też chyba ważny, więc coś takiego bym zrobił. Dobrze, powiedziałem? Projekt świata to bardzo ważny element. Ludzie z branży wydają się nie podzielać tego zdania. Chujowo. Aha, konsola Mbox, że taka zwykła. Jezu, już myślałem, że nasze Mbox zostaje wycofane. Kontroler Numa, wbudowany czujnik ruchu. Dobrze, dobrze. Chyba będzie nowy rekord wszystkiego, ale nie dziwię się z takimi chłopami. Strasznie dużo błędów, więc nie wiem, czy to będzie najlepsza gra na świecie, szczerze. Mówię, że grafika w kurwę ważna, to zrobię tak. Nie wiem, coś takiego bym zrobił chyba. Może coś takiego? A, będzie git. Zaczynamy, powinno być gites. Mam 100 badań, więc możemy zrobić tutaj tego eksperta. Jest to niespodziewany rekord, na pewno. Nie ma co w ogóle rozmawiać o tym. Ale błędów? O ja pierdolę, nigdy tyle błędów nie było, więc... No mam nadzieję, że... Nie... No... Chyba coś źle tutaj posuwakami pociągłem. Nowe rekordy, pojebany design, nowe połączenie, nowy temat, świetnie, wydaj grę. Zobaczymy, tylko żeby fanów nie stracić. O wow, miła niespodzianka, dzięki. Super, 7, 8... Jeden. Dobra, elegancko. Zyskujemy fanów, to już jest na pewno. I teraz tak, trzeba go wyszkolić. Niego, to był Gibson. I on będzie specjalista od technologii. 5 milionów. O kurwa! Dobra, już kliknąłem to chuj. Ale nie wiem, czy ja chciałem 5 milionów na chłopa wydawać. Ty, aż tak nie zarabiamy dużo z tych gier. W ogóle to już możemy chyba solo gry robić. Więc, dobra, a co on, jak on będzie specjalistą od technologii, co mi to da w ogóle? Nie wiem, co mi to da nawet. 5 milionów na to wydałem. Przyspieszenie potrzebne 5D albo 500. A, że szybko będzie robić. O, nie wiem, widzowie. Dobra, ja bym to w ogóle stworzył nowy sequel i to będzie sequel wreszcie gry numer 33. Wieżaka symulacyjna. Gra numer 33-2. V2. Gra duża, gra dla młodzieży. Gra na playaka. Może nie. Może na PC-ta po prostu. Tu symulacja się nieźle sprzedaje. Fox V3, powoli musimy zrobić nowy silnik, wiem. Jeszcze nie wiem, czy to jest moment na odpowiedni, na nowy silnik, szczerze. O, coś takiego myślę. O, coś takiego? Sequelki całkiem nieźle się sprzedają zawsze, jeżeli robi się po jakimś czasie. Więc kto wie, może siądzie. Mamy strasznie dużo fanów, więc wszystkie pieniążki, które dostajemy, dostaniemy na czysto. To jest dość ważne. Do nas, do naszej kieszeni. Dobra, tutaj coś takiego. Dobrze, że z każdym nową grą uczymy się coraz bardziej. Widzę, mam tam napisane ile plusów, ile minusów i na tej podstawie mogę robić te wszystkie rzeczy. To jest super. Assassin's Creed wycofana. Robione pieniądze 5 milionów. No niedużo. Ale to możliwe, że przez tantiemy i tak dalej. Żeby tam był chyba mały tantiem, 8% tylko, więc... Projekt świata nie jest istotny za bardzo, widzę. I dźwięki w symulacji. No ja bym dał ta kurwa na pół. Na pół brzmi rozsądnie. Tutaj bym zrobił tak, tak, tutaj tak. O, coś takiego robimy. Chujowy ten rozwód. Ja nie wiem, po co ja to E3 zrobiłem. Wtedy akurat gry nie robiłem i tylko i wyłącznie straciłem 1,5 miliona. No powoli zaczynamy tracić pieniądze, więc mam nadzieję, że gierka sprzeda się nieźle. Oj, potworna ilość błędów. Potworna, ponad 100 błędów. Ej, nasi zmęczeni trochę. Dawaj, dawaj, na wakacje lecisz. O, Blood Trail. Małe stoisko? No można tam małe stoisko, jakieś walność. Mamy tyle fanów, że dużo da to małe stoisko. Daję. O kurwa, będzie jeden błot. Dobrze. Potwornie mamy dużo badań, więc grafika 3D V3 trzeba się nauczyć zdecydowanie. Zaawansowane stereo coś tam tego owego. Coś jeszcze mogę? Podstawowa fizyka. Urlop. Raport Assassin's Creed na 303,6 miliona. Jeszcze recenzje. Dobrze. 8. Konkretny szpil. Bardzo dobra. Podoba mi się. O, hejter. Piękna. Ty lecisz na wakacje. Jeszcze sobie czarno odpocznie. Haha, kolejny rasistowski żart. Ale zabawny. Dobra. Ile zarobimy? Tylko... Aha, tylko 80 tysięcy sprzedaliśmy, ale zobacz ile fanów, chłopy. Chyba się naprawdę opłaca już stole robić. Trochę osób przyjdzie, wydaje mi się. 628 tysięcy na małe stanowisko tego? Zajebiście, na 73 miejscu stanowisk. To akurat mogło być lepiej, ale... Jak stworzymy nowy silnik? Ile mamy rzeczy do nowego silnika? Jedna, dwie, trzy nowe rzeczy do nowego silnika. To żartowałem z tym tworzeniem nowego silnika, to się mega nie opyla. Przy okazji róbmy coś, więc zleconka na fastę trzeba robić. Ja myślę, że tu jeden chłop by to zlecenie zrobił, więc tylu to na pewno sobie poradzimy. Bardzo szybko. Zlecenie, pyk, już nawet nie patrzę co, jakie zlecenia robię. Urlop, zlecenie, testy, ja to bym może coś zrobił. Raport to chcę na przykład.
2,3 miliona zysku, no mało kurwa, szczerze mówiąc, się mało. Nie wiem, czy jeszcze się opłaca to robić. O, zleconko, cyk. O, to duże zlecenie akurat. Ale powinniśmy sobie raczej poradzić, mam takich gigakoksów. Dobra, i co, będziemy robić chyba teraz po kolei wszystkie sequele. Mi się wydaje, że teraz zrobimy nowy sequel. I teraz zrobimy sequel o sequel z zimnej wojny? Może być i sequel zimna wojna. Ciepła wojna, ty! O, złota. Ciepła wojna. Ciepła dżungla. Dobra, duża gra dla... To było dla wszystkich? Dla dorosłych to była. Nie pamiętam. Zróbmy dla wszystkich. Idąc takim tokiem rozumowania, to więcej rzeczy się sprzeda po prostu robiąc gry dla wszystkich. Kurwa, już 27 minut nagrywania mam, ale ten czas mija szybko. Człowiek dobrze bawi. O, coś takiego było robione. Złoto, sprzedaj 500 000 kopii bez pomocy wydawcy. No, okej. Okay. Jakieś turbo nie zarobiliśmy, ale przynajmniej... O kurwa, teraz czemu taki wzrost jest nagle? Przedstawiciele Wone pozwolili sobie kuriozalny pokaz arogancji i z lekceważeniem wypowiedzieli się o bardzo dobrze przyjętym przez graczem boksie 360. Jednocześnie zachwalił swoją konsolę PlaySystem 3. Zapytano o wyjątkowo wysoką cenę PlaySystem wysokiej rangi. Przedstawiciel firmy odpowiedział, lubię, będą pracować więcej, żeby kupić nasz produkt. Chcemy, żeby pragnęli go bardziej niż czegokolwiek innego. Nie lubię padów od PlaySystem. Kurwa, PlayStation. Xboxa, pady Xboxa są miste, ale mi pasują 1000 razy bardziej. Miałem PlayStation 1, PlayStation 2. Znaczy PlayStation 1 miałem pożyczone, PlayStation 2 miałem kupione. Miałem Xboxa 360, ale grałem i tak. Xbox pierwszy chyba był chujowy, a może był dobry. Nie wiem, nie miałem Xboxa pierwszego. Miałem Xboxa 360. Grałem też na PlayStation 3. Wydaje mi się, że PlayStation 3 było lepsze od Xboxa 360. I że teraz chyba Xbox najnowszy jest lepszy, mi się wydaje, ale nie miałem tych najnowszych. Trochę konsol miałem i reasumując wszystkie aspekty wszystkich konsol, dochodzę do konkluzji, był lepszy w kulach, no. Wolę jednak pada od Xa. Już lepiej siada taki upośledzony padzik. Ja on tego pada mam z 10 lat i nadal go używam do kompa. Nie wiem, jakoś spoko. Mój przyjaciel działa na rzecz organizacji kobiet w przemyśle. Kobiety to do jedyne, czego się nadają, to do nauk ścisłych, rządzenia światem, mocnego przytulasa. No i co? Myślałem, że będzie żart. I rzecz jasna, doku, popularna gra casualowa teraz jest. Naprawić mi błąd, zajebiście. Duży rozgłos, nie wiem czemu. Aha. Ty, przez małe stoisko mam 125 rozgłosu, strasznie dużo. Nowy projekt badawczy. Badania, to ja bym sobie tu poodkrywał te różne rzeczy. W ogóle to nowe tematy trzeba by też było poodkrywać. Rytm, chujowy nowy temat. Bracie, trzeba poodkrywać. Najpierw poróbmy te wszystkie nowe tematy, żeby mieć naprawdę z czego fajne gierki robić. Jakieś fajne mega połączenia, które nam przyjdzie, kurczę. Pozapo. Jo, cię kręcę, już widzę to. Postapokaliptyczne RPG. Cyberpunk. Ty, wcześniej jestem przekonany, że tego nie było. To musiała jakaś aktualizacja prowadzić tutaj do gierki. Wcześniej nie było Cyberpunka, pierwszy raz widzę. Trochę już gram w tą grę. Ciepła wojna. 9. Kurwa, ale nam wszystko w tym odcinku wychodzi. 8. 7. 6. 9. Zajebiście. Nie wiem, ile to jest łącznie, ale wiem, że jesteśmy bogaci. Pyk. Trochę mało fanów chyba solo przychodzi, ale... Raport ojcze, ciepła wojna. Odkrywajmy nowe tematy, lecimy, już się wszystkie tematy prawie kończą, więc odkryjmy wszystkie. Zostało chyba 6 czy tam 7, może i nawet nie 7. Nie, to zostały 2, teraz chyba 1. Tym oto sposobem mamy wszystkie tematy odblokowane, prawda? Prawda, nie widzę tu innej możliwości. A nie, jeszcze jest? A nie, a mogę, jeszcze jakaś szalona nauka? To zominęło gdzieś. A, jeszcze historia alternatywna. Dobra, ale tak to chyba teraz już wszystkie. Fajnie się to sprzedaje. Super. Elegancko. Cały czas na plusie jesteśmy mega dużo. Badania, nowy temat. Wszystko? No nie. Dystopia. Jeszcze. Może coś jeszcze, kurwa. Stało. Tak dziwnie. Nie, wszystko już zrobione. To do jednej rzeczy. No dobra. Gra przez sieć zróbmy. Proszę na słuchy, że w sklepach rozeszło się ponad 500 tysięcy egzemplarzy ciepła wojna. Dobra. Nowy telefon? Gierfon? Ty, będziemy mogli gry na telefon robić. Jod się kręca. Tam pewnie tylko i wyłącznie casualowe będą działać. Tak bym strzelał. Małe stoisko możemy walnąć. 80 tysięcy. Dobra, oni tu coś robią, a ja bym najlepiej stworzył kolejny sequel. Tylko ona się drapie po głowie, kurwa. To zróbmy jeszcze szybkie zleconko. PlaySystem nie jest już dostępny. O kurwa, to miało być szybkie zleconko, ty. Trochę mnie poniosło. O, się drapiesz, weź tu pomóż kolegom. 764 tysiące osób, które to 53 miejsce z małego stoiska, by the way.
Więc za 80 tysięcy, więc come on. Pewnie będzie hypik na nową gierkę. Milion egzemplarzy, ciepła wojna? Da jest. Nie, raczej się nie uda, ale fajnie by było. Może przez to, że mieliśmy to stoisko, to tak bóstwo. Dobra, czas stworzyć chyba kolejny sequel. No będzie to sequel gry Krzysiek Kolumb. Ewidentnie. Gra oczywiście duża. Maciek. Dobra, nie wiem dlaczego sequel do gry Krzysiek Kolumb to będzie Maciek Wiesław, ale... No nic. Ty Mbox ma zajebisty udział w rynku, ale Play System będzie miał chyba większy, więc warto by było na PlayStation, Play System. Czy tam będzie działać gra strategiczna? Nie ma takiej możliwości. Tam będą mega chujowe gry strategiczne. Strategia to musi być na kompa. Znaczy nie musi, ale są gry, no oczywiście tego. Playaka albo Exa, ale strategię grać tak na padzie to trochę dziwnie. No, tu robimy coś takiego. Wywiad, pewnie, że tak. Zróbmy szył. Mamy mega dużo fanów, mega dużo nam wyszło, to teraz trzeba wszystko spierdolić. Ty, zostało nam dwa koła, dawaj. 1000 jeszcze raz. 500 osób niech kupi tylko grę i będzie rekord. Dobra, tu coś takiego. Jest, milion. Wcześniej chyba nie było miliona, więc jest, platyna. Tyle milion kopii. Oś tam se kaski zarobiliśmy. Analizy rynkowe? A, nie ma już trendów. Bo gra chyba casualowa, tak? Na trendzie. Nie wiem, czy to nie będzie rekord. Zobaczymy, jak dobrze mi tutaj pójdzie. Grafika podobno nieważna. Dobra, coś takiego tutaj robimy. Utrzymując taki poziom technologii i designu, no to wydaje mi się, że naprawdę mógłbym wszystko sknocić i tak będzie nieźle. Pora jest w ogóle zatrudnić nowych pracowników i sprzedać tych kurwa bobków. Takich porządnych. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Zobaczymy jeszcze, jak ta gra nam wyjdzie. I zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek. Ja już wam powiem, że mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że wpaść możecie w linki w opisie. Instagram, Twitch, Twitter. Tam się znajduje. Zapraszam serdecznie. I ty masz raport mi stworzyć. Halo. No on nie może. Dobra, to bym. Kurwa, to badania jakieś. Dopnijmy. Pierwsze, Maciek Wiesław. Jest, tak jak mówiłem. Tak nam super szło, że czas to w końcu spierdolić wszystko. Elegancko. Chociaż. Nie, to pierwszy to jakiś hater był chyba. Chyba nie straciłem fanów, prawda? Żebym zobaczył, czy straciłem fanów. Nie tracimy fanów. Nie zyskujemy za bardzo, ale też nie tracimy. Tyle. Jeszcze raz miłego dnia, oraz miłej nocy. Ja byłem Czechu, a my widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.